Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić w tani i bardzo prosty sposób dekupaż na zwykłej świecy, zupełnie bez użycia kleju, za pomocą zwyczajnej suszarki do włosów. Zaczynamy od wybrania wzoru serwetki, którą przykleimy na naszą świecę. Aby brzegi papieru nie były widoczne, zamiast odcinać nożyczkami, obrysowujemy wzór mokrym pędzelkiem, a potem odrywamy serwetkę. W ten sposób brzegi serwetki zupełnie znikną po przyklejeniu. Teraz koniecznie rozdzielamy naszą serwetkę, bo składa się ona z trzech warstw. Do dekupaż wykorzystujemy tylko tą górną warstwę z obrazkiem. Teraz bierzemy zwykłą suszarkę do włosów, nastawiamy na gorące powietrze i ogrzewamy naszą świecę. Kiedy powierzchnia świecy robi się szklista, możemy w tym miejscu przykleić serwetkę. Dalej ogrzewamy i przyciskamy serwetkę tak, aby cały wzór się przykleił. W międzyczasie rozgrzana świeca trochę kapała nam na ceratę. Teraz możemy jeszcze wykorzystać te resztki świecy, jak je rozgrzejemy, to można potem ją wetrzeć w naszą serwetkę i z wierzchu wzór będzie dodatkowo zabezpieczony. Jeżeli brzeg serwetki w niektórych miejscach wystaje nam poza świecę, wystarczy pędzelkiem z wodą obciąć ten wystający brzeg. Możemy również podkleić go pod spód. W ten sam sposób robimy to ze wszystkich stron. Po przyklejeniu części wzoru możemy również dokładać małe elementy, rozgrzewając z powrotem suszarką kawałki świecy.
Jeśli mamy sytuację, że chcemy nakleić dwa wzory z papieru jeden na drugim, to również jest to możliwe. Rozgrzewamy suszarką drugą świecę i lekko skapujemy na nasz już istniejący wzór na serwetkę. I na to miejsce możemy dokleić drugą serwetkę. Nie wolno naszej serwetki lakierować, bo lakier może być łatwopalny i może zdać się nieszczęście. Taka świeca jest bezpieczna, a serwetka z niej nie odpadnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Aby być na bieżąco z moimi pomysłami na dekoracje na cztery pory roku, zapraszam do subskrybowania kanału.